Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumleśnym Domku. Ja i moja dziura w skarpetce. Moi drodzy, dzisiaj film nudny jak flaki moim zdaniem, ale sami go wywołujecie, zadając mi pytania, na przykład jak podłogę myć, żeby nie ubrudzić tej liny jutowej, albo niektórzy nawet nostradamusują, jak to będzie wszystko usyfione za chwilę i będzie nie do umycia, więc chciałbym dzisiaj wam ten temat przybliżyć, bo nie ukrywam, że w naszym domku chcielibyśmy kiedyś zamieszkać. Ja sprzątam coraz częściej, żeby nie wprowadzić się do jakiegoś wielkiego syfu. Głównie odkurzam, ale dzisiaj omówię właściwie wszystkie trzy tematy, takie, które tutaj były poruszane, a mianowicie jeśli chodzi o ściany, czyszczenie tych ścian, o mycie tej podłogi, czy odkurzanie, że to może być coś problematycznego. Mam nadzieję, że to was nie zanudzi. Bo mnie tak, ale trudno. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sufit i ściany, to ja się w ogóle nie zajmuję myciem takich rzeczy. I nikt u mnie w domu też, nie to, że zrzucam na kogoś. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te ściany i sufity, no ja nic z tym nie robię. Mi się zdarzyło może ze dwa razy w życiu odkurzyć ściany, czy tam gdzieś w rogu była jakaś pajęczyna powstała przez całe swoje życie, można powiedzieć. Ja lubię mieć porządek, żeby nie było bałaganu, ale jeśli chodzi o czystość, to nie jestem aż taki, żebym znowu biegał i polerował ściany, więc myć nie myję w ogóle, bo to się mija z celem. Przy tych tynkach glinianych można właściwie zrobić tylko jakieś dziwne placki takie kolorystyczne. Ściany są, tak jak mówię, z tynków glinianych, która to glina jest antystatyczna i nie powinna w ogóle przyjmować kurzu. Znaczy wiadomo, jak tam sobie 100 kurzów lata i się nudzi, to jeden mówi, ja mu zrobię na złość i tu usiądę. Ale generalnie raczej powinno być odpychane od tych ścian i lądować gdzieś na podłodze. Dlatego w ogóle mycie mnie nie interesuje, ścian i sufitu. Odkurzanie nie ma problemu. Zobaczcie, taką sobie szczoteczkę założyłem z włosem i już odkurzałem te ściany, ponieważ na nich jeszcze jest troszeczkę gdzieniegdzie takiego piaseczku, nie? Jeszcze gdzieś się zdarza, że nie pospadał dokładnie po zrobieniu tych tynków. No to po prostu odkurzacz i cyk, cyk, cyk sobie tutaj odkurzam, to co ma zlecieć, to zleci, reszta zostaje, nie ma najmniejszego problemu. No, nie za bardzo wiem, co tu jeszcze można by było ze ścianami kombinować. Zostały one posmarowane, pomalowane właściwie roztworem wodnym szkła wodnego potasowego. Mniej więcej 1 do 4 szkło wodne, woda, 4 części wody. Czasami 1 do 3, tam gdzie myślałem, że może ktoś będzie częściej dotykał, to tak pomalowałem jednokrotnie. Miałem spryskiwać, jest łatwiej, szybciej, ale taki mam spryskiwacz, już drugi kupiłem, który więcej pryska mi w twarz niż do środka, do przodu, więc dałem sobie spokój, pomalowałem pędzlem. Dzięki temu jakoś się nie brudzi człowiek od tego, nie pozostają białe plamy na ubraniach, nie osypuje się tak i no trudniej go uszkodzić nawet. Także jeżeli chodzi o sprzątanie, to ze ścianami tylko po wybudowaniu właściwie to takie poodkurzanie, posmarowanie tym szkłem wodnym potasowym. Można jeszcze drugi raz odkurzyć, myślę, że to nie ma problemu. Czeka mnie jeszcze trochę takiego sprzątania, właśnie wyszlifowanie trochę tego drewna, bo gdzieś ta glina tutaj mi weszła, jak nie zabezpieczyłem. No troszeczkę takie, wiecie, żeby już było ładnie, tak? Ale nie ma czegoś takiego, że jest jakiś taki syf, że nie da się wytrzymać. Teraz tak, jeżeli chodzi o resztę, jeśli chodzi o podłogi. No to tak, z jednej strony mam panele, no to tak samo się sprząta jak i wszystko inne w każdym mieszkaniu czy domu. Też sobie wziąłem już taką szczotę, tylko muszę odkurzacz zmienić, bo ten to taki jest, no tam ciągnie, bo ciągnie, że tak powiem, tak? Ale słaby dosyć. Im większa szczotka, wypadałoby, żeby ta moc była większa. I normalnie sobie po prostu odkurzam. Jeżeli chodzi o mycie mopem, też nie ma żadnego problemu. Tylko tyle, że no wiadomo, przy panelach no nie zalewamy tej podłogi, nie? Po prostu ma być lekko wilgotny mop, tak żeby nie pozostawiał kałuży. Można sobie normalnie umyć, można się pokłonić na kolanka i umyć się szmatą. A ważne, żeby nie zalewać, no żeby ta woda się nie dostawała gdzieś tam między te panele, żeby potem ich nie rozsadzało. No ale co ja mam wam tu opowiadać? Panele to panele, każdy może mieć to w domu i nie ma o czym gadać. Najwięcej was interesowała ta podłoga z kamienia i lina.
Proszę Państwa, może zacznę od liny. Więc ja sobie robię tak, że zwyczajnie zakładam taką szczoteczkę, którą każdy odkurzacz ma, z włosikiem i po prostu odkurzam tę linę w ten sposób, tak? Normalnie. Ona jest elastyczna, nic jej się nie dzieje, można sobie poodkurzać. Później biorę sobie normalną, tego typu na przykład szczotkę i jak jadę podłogę, to mogę nawet w to uderzyć, bo z tym się nic nie dzieje. W przeciwieństwie na przykład do plastikowej jakiejś listwy, którą można złamać w ten sposób, albo jakąś drewnianą zarysować czy coś, no jak ktoś jest nieostrożny, to tak może narobić problemu. Normalnie można sobie tak odkurzać i to jest całość odkurzania liny i przy linie. I niektórzy z Was mówili, że taka lina będzie ściągać kurz do siebie, z podłogi na przykład, do siebie i że to jest bardzo niedobre. Wiecie co, no dla mnie to jest właśnie dobra rzecz, bo przynajmniej ten kurz się nie wala po całym domu. Jak przechodzimy, to nie wznieca się, że tak powiem, do lotu, zwłaszcza jak ktoś ma na przykład podłogówkę, która lekko podgrzewa, to nie chodzi o to, że tam się ludzie rzucają przy tej podłogówce, to też już piszą takie wesołe rzeczy czasami, że mi ręce opadają. Nie chodzi o to, że kurz sam się wzbija, jak jest podłogówka, tylko po prostu jeżeli przechodzimy i to powietrze ciepłe od dołu idzie do góry, my ten kurz wzniecimy, no on się bardziej rozchodzi, prawda, po domu. Ja nie mam podłogówki, ale jeżeli u mnie taka lina zbierze ten kurz na siebie trochę, a nie będzie się walał po całym pokoju, no to dla mnie lepiej. No słuchajcie, tylko się cieszyć, bo wtedy mam kurz tutaj, nie wdycham go tak i mogę go odkurzyć tutaj, prawda? A nie, wiecie, że w całym domu jest tego dużo. Zresztą ja myślę, że wiecie, to nie jest magnes na kurz. No jeżeli tu kurz przelatuje i się złapie za to, no to się złapie, ale bez przesady, no też nie przyciąga do siebie specjalnie. Nie impregnowałem tego niczym, bo pytaliście, czy impregnowałem. Nie, bo bałem się, że będzie to bardzo długo trwało, ta impregnacja i suszenie i że później po prostu na przykład jak dotknę taką liną, w niektórych miejscach mam drewna, a w niektórych mam bezpośrednio przy glinie. Jakbym to zabezpieczył jakimś olejem, to mi ten tynk gliniany wypije ten olej z tej liny i będzie po prostu brzydko wyglądał, bo będą takie plamy tutaj. Także tutaj ja nie widzę żadnego problemu. Jeżeli chodzi o odkurzanie kamienia. Słuchajcie, ja nie jestem specjalistą, więc ja zrobiłem tak, że na przykład ten kamień tutaj, mam nadzieję, że to widać, a może nie widać, może to bardziej. Na przykład między tym kamieniem a tym jest praktycznie płasko, a fuga jest milimetr pod spodem, więc jak się weźmie taką szczotkę totalnie bez włosa, malutką, płaską, jeszcze jakoś tak z ostrego kąta się jedzie, to może się zdarzyć tak, że czasami o kamień się zahaczy, choć mi się to tam zdarzyło, nie wiem, raz na 100 ruchów, tak? Natomiast jeżeli chodzi o taką szczotkę z jakimkolwiek włosem, żeby cokolwiek miała, chociażby po bokach takie jakieś tam szczoteczki czy takie dystanse, to normalnie się jedzie, odkurza, no zobaczcie, tutaj nie ma co haczyć, normalnie się odkurza, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o czyszczenie mopem, moi drodzy, tak samo się czyści jak i każdą podłogę na przykład z, nie wiem, no z jakiegoś gresu. Oczywiście gres, jakieś płytki mają taką maluśką fugę między sobą, więc trochę pewnie jest łatwiej, ale też nie widzę tu wielkiego problemu. Ja tylko na próbę w jednym miejscu do tej pory wziąłem mopa i troszeczkę tak przejechałem, a tak to niektórzy nostradamusowali. I właśnie zadziwia mnie czasami taka pewność siebie, ludzi, którzy wiedzą lepiej, od razu, zanim jeszcze się człowiek o tym przekona. Spora grupa takich nostradamusów mówiła mi, że ta fuga po 2 miesiącach będzie czarna, ponieważ jest niby biała i będzie czarna, że tego się nie domyje i tak dalej, że będzie mordęga. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim ona nie była od samego początku biała, dlatego że ma w sobie piasek, który został przy polerowaniu jej gąbeczką wydobyty, więc tam jest i kawałki żółtego, i czarnego, i szarego, taki ten piasek zróżnicowany. Ona nie była od samego początku taka bielutka, ona była taka właśnie troszeczkę zbliżona do ściany, taki beżyk, taki kremik jakby, z takim widocznym uziarnieniem tego piasku. Więc to jest jakby jedna sprawa, że czystej biery tutaj nigdy nie było. Druga sprawa, ja to zaimpregnowałem i fugę, i kamień takim specjalnym jakimś tam środkiem do impregnacji. I powiem tak,
właśnie sprawdzałem w telefonie, że film o tym powstał ponad rok temu już. Rok i 3 miesiące gdzieś mijają mniej więcej, jak ta podłoga została zrobiona. W międzyczasie trwała dalej budowa, dalej tutaj chociażby panele kładłem, inne rzeczy tutaj robiłem, budowałem różne rzeczy tutaj w pokojach, meble, inne rzeczy. Zresztą nie to jest najistotniejsze. Chodzi o to, że chodziłem tutaj w tym domu normalnie w gumiakach z dworu. Trochę tam obtarłem, ale wchodziłem. No, po pewnym czasie, jak już te panele powstały, jak zacząłem sobie tutaj faktycznie taki patrzeć, że syf robię, jak wchodzę w tych gumiakach, no to zacząłem, wiecie, wycierać tam, że tak powiem, kapcie i wchodzić w kapciach, takich laczkach. Ale przez długi czas, gdzieś tak pewnie z pół roku po tym, jak więcej, tam z 8 miesięcy, bo to niedawno dopiero zacząłem w tych laczkach chodzić. Po jakieś, gdzieś z 8 miesięcy po wykonaniu tej podłogi, ja normalnie po niej chodziłem w gumiakach, czasami mokrych, czasami gdzieś z błotem pod nogami. I to zwłaszcza chodziłem po kamieniach, dlatego że robiłem na przykład tutaj te panele i tak sobie stwierdziłem, że jak coś nawet na błoce, to łatwiej mi będzie te kamienie sprzątnąć niż panele, że się może porysują czy coś takiego. Także ta podłoga nie była jeszcze ani razu myta. W ogóle, tylko kawałeczek tam troszeczkę tak mopem przejechałem, mówię, fajnie się myje. A powinna być umyta szczotką raz, teraz. Ponieważ no, po tej budowie, po tym wszystkim, no chociażby teraz ostatnio, właściwie to dzisiaj sprzątałem, odkurzałem jeszcze piasek, który właśnie spadał tutaj, bo malowałem tam tym szkłem wodnym potasowym jeszcze dzisiaj tutaj w salonie. Ściany gdzieś tam się zawsze chlapnie, wiecie, no ten piasek spada, tutaj trochę gliny, trochę tego, zawsze się coś jeszcze usyfi. Dzisiaj chociażby to sprzątałem, no i fuga, no wypadałoby, wiecie, wyczyścić to, tak, no wziąć przed zamieszkaniem, że tak powiem, no wziąć porządnie szczotkę najlepiej z jakimś płynem i wyszorować to, ale jeżeli przez tyle czasu tutaj ładowałem się w gumiakach i jakoś się nie zrobiła ta czarna fuga po 2 miesiącach, tylko po jakichś tam, nie wiem, 14 czy iluś tam miesiącach, które minęły od publikacji tego filmu, co już zrobiłem podłogę. Jeżeli po ponad roku ta podłoga nie wygląda na jakąś szczególnie brudną, no to wiecie, to myślę, że też nie ma co się przejmować. Także naprawdę, jeżeli chodzi o tę linę, też pytaliście, jak z myciem podłogi, czy to przy panelach, czy przy lince, znaczy, czy przy kamieniu, aż przyniosę ten mop. O, zaplątałem się. Słuchajcie, no mopy są różne, nie? Ja akurat mam taki zwykły. No ale bierzemy takiego mopa. Panie, ja nie wiem co, ja jestem jakaś perfekcyjna pani domu, żebym ja ludziom tłumaczył, jak mają sprzątać przy lince. Nie bardzo wiem, skąd te komentarze. Słuchajcie, jeżeli to jest woda sama, to możecie nawet tę linę przecież trochę pomoczyć. No, mopa się troszeczkę wyciska w tym wiaderku i po prostu jedzie tak i nawet jak się trochę pomoczy, to wyschnie, to się nic nie stanie. Jeżeli to jest z jakimś płynem, to raczej chyba tym bardziej nie powinno się nic tam psuć w tej linie. Zdaje mi się, bo to raczej zwykle takie są te płyny, czasami nawet jakieś bakteriobójcze. No ale jeżeli mop jest taki, żeby nim jeździć tak na wpół, tak wilgotny, a nie zalany, że ten, to można nawet dotknąć tego, to przecież nic się wielkiego nie stanie, no nikt nie myje co godzinę tej podłogi, raczej nikt tak nie robi, że zrobi tak i czeka, aż tam się wchłonie 2 litry w tę linkę, tylko no jak przyjedziecie tak, no to co, no najwyżej trochę się pochlapie, no i wyschnie za chwilę, tak? Ale też nie widzę najmniejszego problemu, jak ktoś ma zwłaszcza takie bardziej, można powiedzieć, precyzyjne mopy, takie jakieś prostokątne, że podjeżdżacie tym prostokątem, tak jak i szczotką, do tego miejsca i tyle. I ten centymetr od liny, jak, czy tam nawet 5 centymetrów, jak nie umyjecie, to chyba nikomu korona z głowy nie spadnie. Wystarczy tam odkurzyć. Ewentualnie, jak już naprawdę ktoś jest bardzo taki, no, że się obawia, że coś zrobi z tą liną, to zawsze można, że tak powiem, tutaj troszeczkę obniżyć loty i wziąć szmatę i umyć przy tej podłodze. Wiecie, ja wiem, że ludzie sobie szukają ułatwienia, nie? Żeby było wszystko prosto, łatwo, szybko i nie dziwię się, dobrze, że tak się dzieje, no bo po co robić sobie robotę bezsensownie, zbyt angażującą, ale też, no wiecie,
ja patrzę na to z takiej perspektywy, że ja na przykład podłogę to myję tam raz na jakiś czas. To nie jest tak, że ja myję podłogę raz w tygodniu. To, no chyba, że dzieci coś wyleją, wiecie, no tam się coś tam nabrudzi, naprawdę. Ale normalnie to jest, no, odkurzane, tak? A żeby myć podłogę, no to, to jak ktoś umyje raz w miesiącu, to dla mnie i tak już jest często. Dla mnie przede wszystkim jest najważniejszy porządek, żeby wszędzie nie leżały jakieś graty. W drugiej kolejności poodkurzać, w trzeciej kolejności dopiero jakieś mycie. No słuchajcie, są ludzie, którzy lubią myć co tydzień, dezynfekować, obawiają się, nie wiem, bakterii czy kurzu, są gdzieś uczuleni i tak dalej. Rób ta co chce ta, no ja wam tylko opisuję, tak, że tutaj nie ma takiej tragedii, że ja teraz będę co miesiąc siedział ze szczotką i tutaj tę fugę mył, bo ona jest zaimpregnowana. Ona nie wciąga tak brudu do siebie, do środka, co zresztą chyba na ekranie widać, że jesteśmy w jednym z brudniejszych miejsc w mieszkaniu, bo tu zawsze coś tam kładłem, tutaj najczęściej chodziłem, jakieś brudne rzeczy, kalosze się tu czasami zostawiało. Jeżeli po samym odkurzeniu to wygląda tak, że jest tak no przybrudzone w 30% powiedzmy, to myślę, że nie będzie problemu mopa nawet wziąć, już nawet niekoniecznie szczotkę, tylko z jakimś płynem i po prostu wyszorować ładnie i tyle. Zresztą ci, którzy bardzo tak no mocno podchodzą do tego sprzątania, no tak bardzo często to robią i dokładnie nie przeżyją miesiąca bez umycia podłogi, bez nie umycia podłogi, no to znają lepsze sposoby, tak, mają to jakieś robociki czyszczące, automatyczne odkurzacze takie, albo jakieś mopy specjalne, które gdzieś tam się same kręcą, same myją, szyją, piorą i wychodzą z psem. Także myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Słuchajcie, dla mnie to jest odcinek totalnie od czapy, nie? Ale pojawiło się tyle pytań przy tej lince zwłaszcza, ale też przy kamieniu. Później przy połączeniu właśnie linki z kamieniem, jak myć. A propos takich no właśnie przewidywań, że zaraz to będzie syf, po 2 miesiącach to nie będzie ta fuga w ogóle do umycia, że będzie tragedia i tak dalej. No pojawiło się sporo takich komentarzy i ja to gdzieś tam zapamiętałem, no nazbierałem i staram się dzisiaj w momencie, kiedy właśnie czyszczę coś tam, to wam to pokazać, że nie jest tak źle. Oczywiście wiecie, no jeżeli ktoś taką linę niezaimpregnowaną potraktuje jakimś olejem, jakimś płynem, jakimś czymś, co wsiąknie w to i nie odparuje tak łatwo, tylko zostawi coś od siebie w środku, to może się zmienić kolor, może coś zaśmiergnąć, jeżeli to się zepsuje. No, różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? No ale mi się wydaje, że jak ktoś po prostu myje zwyczajnie podłogę, no to wiecie, no nic się nie powinno wydarzyć takiego, tak? Zawsze można też tę linkę zdjąć, wyprać ją praktycznie, nie wiem czy w pracy to jest możliwe, no, chyba tak, jakby się ją tam w jakiś worek zawinęło nawet, nie wiem, nie patrzyłem. W każdym razie, no tu mam jeszcze drewno niedoczyszczone, widzicie, no jeszcze gdzieniegdzie są takie rzeczy, że trochę wstyd pokazywać, ale chcieliś ta, panocki, to nagrywam o tym odpowiedź, że no nie zrobiła się po 2 miesiącach fuga czarna, nawet po kilkunastu miesiącach nie za bardzo mam co myć. Odkurza się łatwo, tylko trzeba sobie dobrą szczotkę dobrać. W większości ta szczotka taka standardowa, co jest do odkurzacza, to w ogóle się do niczego nie nadaje, chyba że do dywanu. Taka mała, zwykle właśnie taka, że jak po panelach się jeździ, czy po kamieniu, czy po jakichkolwiek innych płytkach, to i się tylko rysuje, nie? Więc lepiej sobie wziąć na jakiejś szczoteczce. Tyle. Taki perfekcyjny pan domu. Z białym rękawiczką, a raczej z dziurą w skarpetce. Tyle, moi drodzy. Jakby były jeszcze jakieś pytania, dajcie znać. No nie wiem, co mam gadać. Zamknę już. Do zobaczyska. Pa, pa.